Minos był norweskim teologiem, ewangelistą, a także jasnowidzem, który twierdził, że kilka razy w swoim życiu otrzymał naprawdę poruszające wizje dotyczące świata przyszłości. Mężczyzna nie jest jednak najbardziej znany ze swoich zdolności profetycznych, ale przepowiedni, które spisał słuchając pewnej 90-letniej chrześcijanki, która zgłosiła się do niego o pomoc w zrozumieniu swojego strasznego daru. Początkowo jednak Emanuel uważał, że wizje kobiety nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością i przez 30 lat trzymał je spisane z dala od świata. Z czasem jednak zauważył, że wszystkie zaczynają się niebezpiecznie spełniać. Wieszczka otrzymała wizje opisujące świat, w którym przyjdzie lub przyszło nam żyć, na dosłownie chwilę przed ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa. Świat pełny zła, nienawiści i biedy, a wszystko to ma rozpocząć się zupełnie niewinnie w czasach, gdy mieszkańcy ziemi będą wydawać się niezwykle pokojowo nastawieni do innych i w przypływie miłości pozbędą się wszelkich środków do ochrony, tym samym stając się zupełnie bezbronnymi istotami. To właśnie wtedy spadnie na nas początek końca, którego nikt by się nie spodziewał, zwłaszcza od tak niewinnych i niepozornych ludów, których pochodzenie nie zostało ujawnione. Czasy te będą jednak nietrudne wyłącznie przez sprawy konfliktów, ale przede wszystkim przez zło, które będzie czaić się w sercach ludzi. Aktualnie żyjący człowiek nastawiony zostanie wyłącznie na konsumpcjonizm, na branie i niedawanie, niszczenie i nietworzenie. W ludziach powstanie natomiast przeświadczenie, że im więcej kościołów czy świątyń stworzą, tym dadzą światu większą ilość miłości i wiary. Niestety wszystko będzie zupełnie inne, bo w tych pięknych, złotych budowlach nie będzie człowieka, który niósłby chęć oddawać swoje życie Bogu i pomagać bliźnim. Życie rodzinne i wszelkie więzi również będą wyglądać wręcz niepokojąco, bowiem zniknie całkowicie wstyd, który kiedyś ludzie odczuwali przez zdrady małżeńskie, rozstawanie się z kimś bardzo szybko. Znakiem końca ma być fakt, że ludzie będą adoptować potomków i bez problemu zaraz będą ich umieszczać w placówkach z powrotem. Również znakiem końca będzie fakt, że rozróżnienie mężczyzn od kobiet będzie wręcz niemożliwe. Będą liczyli się wyłącznie puści ludzie, wypowiadający się w telewizji na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia. I oczywiście sceny przedstawiające stosunki, które mają prawo dziać się jedynie w małżeństwach, podczas gdy ludzie nie będą umieli myśleć o niczym innym niż o miłości fizycznej. Ostatecznym gwoździem do końca stanie się napływ ludzi z biednych krajów, którzy masowo będą przybywać do Europy i będą przyjmowani z dobrocią i miłością przez dużą część świata. Jednak pojedyncze państwa się temu przeciwstawią. Czyżby ta wizja dotyczyła Polski? Przepowiednia ujawnia też, że świat ulegnie wyniszczeniu na taką skalę, że nie będzie można spokojnie napić się wody, bo będzie ona źle na nas wpływać, a nawet nie będzie można oddychać, gdyż powietrze nas całkowicie wyniszczy, bo pojawi się w nim coś mroźnego. I to właśnie wtedy nastąpi apokalipsa, a na tle nieba ukaże się sam Chrystus, choć nie będzie sam, bo przy nim będą też inne niezwykłe stworzenia spoza naszego świata. Przyjdzie jako istota otoczona światłem i ciepłem. Każdy na ziemi poczuje, że nadeszło ostateczne dobro i miłość. Miłość Boga narodzi się w każdym z nas i każdy z nas będzie marzył, by być jak najbliżej Jezusa, ale nie każdy będzie mógł tak zrobić, bowiem Jezus przyjdzie jako Pan miłości, ale i wojownik dzierżący miecz. Ci, którzy nie zasłużyli, stracą miłość Boga z serc, a wtedy ich ciała i dusze wypełni ciemność. To będzie pocałunek Antychrysta i ostateczny koniec dla tych ludzi. Nie będzie już dla nich ani Bożej miłości, ani nadziei. Niektórzy będą prosić Boga o drugą szansę, o czas, by mogli jeszcze spróbować się zmienić, ale tego czasu już nie będzie. Gdy ujrzymy Jezusa na niebie, to znak, że nasz czas się skończył. Jeśli nie przyjąłeś Boga dotąd do serca, to twój koniec już nadszedł. Lelia Kakulia, której wizje znane są w całej Gruzji, przewidziała wydarzenia w Iraku, wiele wydarzeń politycznych w Gruzji i na świecie. Już w 1992 roku wizjonerka twierdziła, że państwo rosyjskie wyruszy na Ukrainę i opisała cały przebieg konfliktu. Dokładnie warto wspomnieć, że kobieta przeżyła konflikt w 1987 roku, a w 1992 roku opowiedziała dziennikarzom w lokalnej telewizji o tym, co zobaczyła w swoich wizjach, że przed nami kolejne konflikty, a jeden z nich wytoczy państwo rosyjskie przeciw Ukrainie. W przeszłości Lelia czasami udzielała wywiadów, wyjaśniając szczegóły dotyczące postaci, których imion nie znała w momencie otrzymania objawienia, ale później zdołała ich rozpoznać na zdjęciach. Kobieta ujawniła, że to, co rozpocznie się w Ukrainie, wcale nie będzie nagłe.
przez lata przed rozpoczęciem konfliktu będą działy się wydarzenia, które będą całkowicie na to wskazywać. Co więcej, wizjonerka opisała, że tak naprawdę to wszystko będzie całkowicie jawne. Na chwilę przed rozpoczęciem konfliktu w mediach i w głowach ludzi będzie panował taki rozgardiasz, że nikt nie będzie wiedział, co się dzieje i co się właściwie stanie. Nikt nie będzie w to wierzył, choć Rosja będzie wszystko robiła całkowicie otwarcie. Nie sposób nie zgodzić się, że ta wizja się wypełniła. Jak twierdziła wizjonerka, konflikt rozpocznie się od tego, że Ukraina i Gruzja niemal jednocześnie będą chciały wstąpić do NATO. Rosja postanowi wkroczyć, ale nie będzie konfliktu od razu, bo sygnałem do niego staną się jakieś wydarzenia w Kazachstanie. Najpierw jakiś szum w Kazachstanie, potem najazd na Ukrainę. Wizjonerka opisała, że w Ukrainie wydarzą się niezwykłe zdarzenia. Będzie tam wiele zniszczeń, ludzie będą krzyczeć ze strachu i uciekać z kraju, bojąc się o własne życie. Jak twierdzi wizjonerka, choć Ukraina będzie spowita cieniem zniszczeń i strachu, to jednak wiele państw będzie starało się im pomóc. Większość świata stanie po stronie Ukrainy, odwracając się całkowicie od Rosji. To będzie początek końca państwa rosyjskiego. W przyszłości Rosja zwróci Ukrainie nie tylko Krym, ale także miasta Kubań, Rostów i Białgorod. Kobieta dokładnie opisała wydarzenia z przeszłości, ale i przyszłości. Jak wyznała wizjonerka, Ukraina wygra konflikt z Rosją. Nie widzę też przyszłości podzielonej Ukrainy. Ukraina zachowa swoje terytoria, powiedziała Leila, po czym dodała, że Ukrainę czeka wielkie zwycięstwo. Choć faktycznie to, co przeżyje Ukraina, będzie straszne, ale jednocześnie sprawi, że bardzo wiele zyskają, bo odbudują się silniejsi i wstąpią w grono państw Unii Europejskiej. Dokładnie wizjonerka powiedziała. Władze ukraińskie podpiszą wszystkie umowy z Europą i kraj wejdzie do Unii Europejskiej, dodaje widząca, ale nie podaje dokładnych terminów i warunków, więc Ukraina wyjdzie z tego wszystkiego zupełnie inna. Wszystko ma być u nich, nawet lepsze niż wcześniej, wyznała wizjonerka. Ukraina stanie się wielkim, potężnym państwem bez Rosji. Nowy rząd Ukrainy przygotuje wielkie niespodzianki. Przewodząc światu, światowa polityka będzie bardzo napięta, powiedziała. Okazuje się, że według jej słów Ukraina ma mieć bardzo duży wpływ na wydarzenia na świecie. Coś bardzo podobnego czeka jednak też i Rosję, jak twierdzi widząca, ale dodaje, że zupełnie w przeciwną stronę. Według niej Rosja nie tylko przegra konflikt w Ukrainie, ale wiele straci. Straci wszelką pomoc od innych państw. Co więcej, jak twierdzi wizjonerka, cały Kaukaz Północny zjednoczy się i wypowie konflikt Rosji. Rosja na pewno straci Kaukaz. Prezydent Rosji nie będzie w stanie rozwiązać sytuacji politycznej w swoim kraju. W Moskwie wydarzy się coś, co kobieta opisała jako nadejście ludzi spod znaku Księżyca. Dokładnie opisała, że do Księżyc zmieni wszystko. Zmieni wszystko, co ma miejsce w Rosji. W Moskwie nastąpi konflikt. Ludzie spod znaku Księżyca doszczętnie zniszczą Moskwę. Wtedy wszystko zostanie zniszczone. Zobaczymy czas, kiedy cały Plac Czerwony zostanie pokryty tymi, którzy stracili życie. Najstraszniejsza tajemnica Watykanu wyszła po latach. Link do filmiku na ten temat w opisie.